Czy powinniśmy nagrywać nasz podcast w mono, czy też może w stereo? Cześć, jestem Krystian, witam Cię serdecznie na stronie jak zrobić podcast.pl. Wielu podcasterów zastanawia się, czy publikować podcast w mono, czy w stereo. Jakie są korzyści mono, jakie są korzyści nagrania w stereo? Generalnie, jeżeli chodzi o Muzykę, no to tak naprawdę nie ma dyskusji. Muzyka w stereo tylko i wyłącznie, i, i, i no chyba, że są to jakieś bardzo stare utwory nagrywane jeszcze w czasach, kiedy nikt o stereo nie myślał. Natomiast generalnie muzykę w stereo. W momencie, jeżeli Twój podcast jest to podcast muzyczny, jest to podcast na temat muzyki, jest to podcast, w którym nie jest odtwarzane dużo muzyki, no to oczywiście w stereo. Natomiast we wszystkich innych przypadkach, tak na, naprawdę. Nie ma żadnego logicznego uzasadnienia, dlaczego mielibyśmy swój podcast emitować w stereo. Szczególnie jest to ważne w momencie, jeżeli publikujemy wywiady. Nagminnie, po prostu permanentnie wywiady nagrywane są w ten sposób, że jeden rozmówca jest na jednym kanale, drugi rozmówca jest na drugim kanale. Strasznie ciężko się słucha czegoś takiego i w takim przypadku po prostu powinniśmy zrobić z tego wszystkiego mono. Jest to naprawdę bardzo prosty proces. Możemy to zrobić w dowolnym, praktycznie programie. Za chwilę zresztą pokażę w jaki sposób. I generalnie powinniśmy. Powinniśmy publikować nasze podcasty w mono i powinniśmy szczególnie właśnie wywiady za każdym razem pilnować, żeby były skonwertowane do mono. Dlaczego tak ważne jest, żeby publikować podcasty w mono? W przypadku naszych mikrofonów, tak naprawdę, praktycznie 100% mikrofonów to jest sprzęt, który nagrywa w mono. W momencie, jeżeli nagrywamy w mono, to nie ma żadnego powodu, żeby. Nagranie monofoniczne, powielać, dublować i odtwarzać dwukrotnie w jednym z kanale, osobno w jednym, osobno w drugim kanale. To jest jedna kwestia. Po drugie, wielkość pliku. Nasz podcast jest ściągany najczęściej na telefon komórkowy. Musimy liczyć się z tym, że nasi słuchacze być może korzystają z pakietów internetowych. Nie każdy ma internet bez limitu. I w takiej sytuacji również wielkość takiego pliku wynikowego no. Nie ukrywajmy, ma dla naszego słuchacza znaczenie. A wielkość pliku wynikowego możemy ograniczyć między innymi właśnie publikując w mono. Po prostu możemy w tym momencie zredukować jakość do 96 kilobitów na sekundę. Nagranie mono taki plik będzie dużo, dużo mniejszy. Dużo mniejszy, w związku z czym też i dużo łatwiej będzie go ściągnąć. Dużo łatwiej będzie go tworzyć na komputerze i dużo łatwiej będzie go streamować, chociażby na telefon komórkowy. W jaki sposób przerobić nasze, nasze nagranie ze stereo do mono? Zobaczmy jak wygląda to w kilku najpopularniejszych programach. Pierwsze najpopularniejsze to oczywiście Audacity. Zobaczmy w momencie, że mamy dwa różne nagrania, dwie różne osoby, na przykład załóżmy, że to będzie moje nagranie i załóżmy, że tutaj pod spodem będziemy mieli nagranego naszego rozmówcę. No to są w tej chwili dwa przykładowe, całkowicie losowe nagrania. Natomiast załóżmy, że, że jest to nagranie takie, gdzie mamy w jednym kanale siebie, w drugim kanale naszego rozmówcę. W momencie, gdybyśmy to opublikowali w stereo, to prawdopodobnie byłoby tak, że to będzie lewy kanał, czyli my, a nasz rozmówca to będzie prawy kanał. No, zdecydowanie nie polecam takiego rozwiązania. W momencie, jeżeli klikniemy tutaj koło nazwy, tą strzałkę, jest możliwość rozwinięcia listy, i tutaj powinniśmy przy każdej ścieżce, każdej, przy naszej, przy ścieżce naszego rozmówcy, naszych rozmówców, jeżeli jest ich więcej, zaznaczyć koniecznie mono. Dla obu ścieżek, czy też dla wszystkich ścieżek, jakich mamy, zaznaczamy w tym momencie mono. Nie lewy kanał, nie prawie kanał musi to być mono. I to tak naprawdę wszystko w tym momencie przy eksporcie takiego odcinka będziemy mieli wszystko tak, jak, jak powinno być. Sytuacja bardzo podobna jest w programie Reaper. Reaper ma możliwość ustawienia tak naprawdę, czy chcemy mono czy stereo. I również w momencie, jeżeli nagrywamy różne ścieżki, to też powinniśmy zaznaczyć, że jest to ścieżka mono, monofoniczna. Nieważne, czy lewy, czy prawy kanał, tutaj w tym przypadku mono na pewno musi być wybrane. I nagrywając siebie, później nagrywając ewentualnie naszego rozmówcę, też musimy mieć koniecznie zaznaczone, że jest to mono. I przy zapisywaniu takiego pliku, później już przy renderowaniu go mamy kilka parametrów do ustawienia. Między innymi właśnie mamy czy mono czy stereo, w jakim formacie plików ustawiamy na 96 km na sekundę i taki plik zapisujemy. Taki podcast będzie prawidłowo zapisany i będzie się go dobrze słuchało. W jaki sposób zrobić to w programie Adobe Audition? No tutaj również przy eksporcie jest możliwość zdefiniowania, czy chcemy mono, czy stereo. Wskazujemy zawsze za każdym razem, jeżeli tylko jest taka możliwość, wskazujemy Mono oczywiście możemy zmienić jakość na 96 kilobitów i tak zapisany plik z takimi parametrami to będzie to, co jest tam potrzebne. Tak to więc wygląda, w taki sposób możemy przerobić nasze nagranie na mono. I pamiętaj, jeżeli nie ma żadnej konkretnej podstawy, czyli nie jest to tak naprawdę podcast o muzyce, zawsze publikujemy w mono.